Dzień dobry Państwu, witam Państwa niezwykle serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu Jan Paweł II – Posługa myślenia. Zaproszono mnie jako prawnika i filozofa do wygłoszenia słów kilku, wykładu nawet, poświęconego pewnym nieporozumieniom wokół kategorii prawo naturalne, która to kategoria pojawia się bardzo często w dyskusjach prowadzonych przez zwolenników katolickiej nauki społecznej z przedstawicielami nurtu myślenia politycznego określanego mianem liberalizmu. Jako historyk myśli politycznej również mam wobec tego do zaproponowania Państwu pewną refleksję poświęconą sposobowi pojmowania prawa naturalnego. Tak jak ono pojawia się w wypowiedziach Jana Pawła II, świętego Jana Pawła II, który doświadczony przez dwa totalitaryzmy niewątpliwie odnosił się aprobatywnie do koncepcji tak zwanych praw człowieka, jednak specyficznie rozumianej, ponieważ korespondującej, zestawianej z refleksją o prawie naturalnym. Już po tej, ta zapowiedź wskazuje na pewien kłopot, z którym się zmagamy dzisiaj, również dyskutując o ile świadomie o prawie naturalnym i prawach człowieka. Często bowiem w tej tak zwanej potocznej debacie, którą prowadzimy na co dzień, prawa człowieka kojarzą nam się z tak zwanymi prawami naturalnymi, ujmowanymi w sposób, jak to się powiada, podmiotowy. Czyli pojmujemy prawa człowieka jako pewne możliwości, które przysługują poszczególnemu podmiotowi, mając te możliwości przysługujące poszczególnemu podmiotowi jako tak zwane naturalne, czyli niejako wynikające z jego natury. Kłopot polega na tym, że prawa człowieka są pojmowane w różny sposób i jeżeli podejmiemy refleksję na temat stanowiska zajmowanego przez Jana Pawła II, między innymi w encyklice Veritatis Splendor, ujrzymy pewien bardzo interesujący wątek, który pokazuje, że z praw człowieka tak zwanych, pojmowanych jako możliwości przysługujące poszczególnemu podmiotowi, niepodobna korzystać w sposób dowolny. Należy za każdym razem, korzystając z tak zwanych praw człowieka, uwzględniać kontekst normatywny niesiony przez tak zwane prawo naturalne. Ale już ta zapowiedź z kolei pokazuje nam ewentualne napięcie pomiędzy podmiotowym ujmowaniem prawa naturalnego lub praw naturalnych, traktowanych jako prawa człowieka, oraz tak zwanym przedmiotowym ujęciem prawa naturalnego, pojmowanym nie jako możność lub zbiór możliwości przysługujących poszczególnemu podmiotowi, tylko jako pewna norma, która powinna zostać uwzględniona w czynie przez podmiot korzystający choćby z tak zwanych praw człowieka, ze swych możliwości wynikających ewentualnie z tak zwanej natury, do której odsyłają również reflektujące o tym od strony podmiotowych praw człowieka. Słowem, zapowiedź można byłoby skończyć w taki sposób. Jednym z najważniejszych, jak się wydaje, momentów krytycznych w dyskusji pomiędzy katolikiem i liberałem, który nie uwzględnia sposobu myślenia niesionego przez tradycję prawa naturalnego, tkwi w tym, jak pojmujemy z jednej strony prawa człowieka, a z drugiej strony jak pojmujemy prawo naturalne. Warto bowiem pamiętać, że w tradycji liberalnej ci, którzy ją fundowali, mianowicie Hobbes i Locke, odwoływali się do kategorii prawa natury. Ale to ta kategoria prawo natury dla jednego z nich była niczym więcej jak synonimem określenia prawo pochodzące od państwa, a dla drugiego z nich było niczym więcej jak pewną dyspozycją rozumu ludzkiego, który wzywa do tego, by nie naruszać wzajem uprawnień przyrodzonych, by jednostki nie naruszały sobie wzajem tak zwanych uprawnień przyrodzonych, w dzisiejszym języku ujmując tak zwanych praw człowieka. Po kolei wobec tego wywodząc należałoby rzec tak. Jan Paweł II, Karol Wojtyła był znakomicie wykształconym człowiekiem, który dotykał nie tylko zagadnień teologicznych, ale również zagadnień filozoficznych. Zajmował się przecież etyką i próbował w obrębie niejako tej refleksji etycznej ustalić własne stanowisko, analizując stanowiska wcześniejsze względem tego, które on sam wyrażał. Wiedział Jan Paweł II, że przecież już w doświadczeniu greckim mamy do czynienia co najmniej z trzema różnymi sposobami pojmowania prawa naturalnego lub prawa natury. Raz to jest to pojmowanie, które zaproponowali sofiści, ujmujący prawo natury jako zbiór pewnych prawidłowości, które postrzegają jako powtarzające się prawidłowości za pośrednictwem zmysłów w świecie ich otaczającym.
Słowem, podmiot ogląda pewne zjawiska i jeśli znajduje w tych zjawiskach prawidłowości, które potwierdza w kolejnym oglądzie, traktuje te poszczególne zjawiska jako prawidłowe, czyli te, którym można nadać miano tak zwanego prawa natury. Zauważamy wobec tego, że w tym ujęciu, i Jan Paweł II z pewnością to również widział, że w tym ujęciu tak zwane prawo natury to nic więcej jak tylko zbiór prawidłowości oglądanych w przyrodzie, w tym, co nas otacza, w świecie, który jest nam dostępny przy użyciu zmysłów. Nie jest tutaj wymagany wgląd na przykład w poszczególny podmiot albo wgląd w istotę rzeczy, jest natomiast wymagany niejako ogląd zmysłowy, który nam podpowiada, że można pewne prawidłowości, następnie potwierdzane, zyskują one status praw natury. Drugie ujęcie, to do którego na przykład Benedykt XVI bardzo często się odwoływał, to jest to ujęcie, które zaproponowali sofiści. To ujęcie, które zaproponowali stoicy w konfrontacji z sofistami. Stoicy bowiem starali się nam powiedzieć, że prawo naturalne jest zespołem norm w istocie, które są zapisane na poziomie serca. Następnie te normy, zapisane na poziomie serca w obrębie każdego poszczególnego człowieka w szczególności, mają być rozpoznawane, mają być uchwytywane świadomie i jako takie, jako zapisane uprzednio na poziomie serca, mają być uwzględniane przez poszczególny podmiot. Słowem, poszczególny podmiot kierowałby się ewentualnie tym, co rozeznał na poziomie serca, jako pewien zbiór norm. Można byłoby wobec tego powiedzieć, że ten sposób myślenia zakłada, że normy są już niejako wprowadzone w serce każdego poszczególnego podmiotu, występują w obrębie serca każdego podmiotu i nie idzie o to, żeby podmiot wydostawał się niejako na zewnątrz w akcie poznawczym dotykającym tego, co go otacza, lecz by wglądał w siebie, rozeznawał te treści, które normatywne, które w nim są, a które jedynie uświadomić miałby sobie i wedle tych treści normatywnych miałby działać. W każdym razie już to na ich podstawie, już to uwzględniając te treści normatywne jako ograniczenie swobody jego działania. Z jednej strony wobec tego Jan Paweł II z pewnością rozeznawał tak zwanych sofistów. Z drugiej strony rozeznawał tak zwanych stoików, ale przecież sięgał do tradycji greckiej, przede wszystkim kojarząc tradycję grecką, która dla niego była, która jemu była bliska, z podejściem zaproponowanym przez Arystotelesa, a przejętym następnie w XIII stuleciu przez, po Chrystusie, przez świętego Tomasza z Akwinu. Sięgał w szczególności w encyklice Veritatis Splendor do tych tradycji myślenia o prawie naturalnym, które zaproponował święty Tomasz z Akwinu, raz jeszcze powiadam, odwołujący się do podejścia Greków, w szczególności Arystotelesa. Nauczył bowiem święty Tomasz z Akwinu tych, którzy reflektują o prawie naturalnym, że Arystoteles zakładał, iż w każdym poszczególnym ludzkim bycie występuje ta sama tak zwana forma gatunkowa. W obrębie tej tak zwanej formy gatunkowej miałyby występować tak zwane skłonności przyrodzone. Rzecz kluczowa polega na tym, prawda, że te skłonności przyrodzone mogły być wewnątrz poszczególnego podmiotu, jako występujące w takim samym zestawieniu jak w każdym innym podmiocie ludzkim, rozeznane, a następnie jako rozeznane, a występujące w podmiocie ludzkim i w każdym innym podmiocie ludzkim, miały być otoczone tak zwaną ochroną normatywną. Czyli podmiot ludzki miałby poznawać w sobie pewne treści faktyczne, rzecz można, mianowicie zespół tak zwanych skłonności. W polskim języku nazywa się to również niekiedy dążnościami, nawet jest tego rodzaju tłumaczenie, które powiada nam o tak zwanych dynamizmach przyrodzonych. W każdym razie sprawa kluczowa polega na tym, że wedle propozycji Arystotelesa w każdym poszczególnym przedstawicielu ludzkiego gatunku występuje ta sama forma gatunkowa, a wewnątrz, w cudzysłowie oczywiście, tej formy gatunkowej występują cztery tak zwane skłonności przyrodzone, które jesteśmy w stanie poznać przy użyciu oczywiście tak zwanego rozumu przyrodzonego. Mamy bowiem do czynienia z filozofem greckim, który jeszcze do koncepcji objawienia się nie odwołuje, z filozofem greckim, który nas poucza, że rozum przyrodzony człowieka wobec tego jest w stanie rozeznać treść tych tak zwanych skłonności przyrodzonych i co więcej, co bardzo ważne, jest w stanie dodać, rzec można, zestaw norm, które chronią owe skłonności przyrodzone. Zestaw norm, które nie pozwalają nam działać przeciwko tym skłonnościom przyrodzonym, o ile chcemy niejako realizować to, co dyktuje nam tak zwana forma gatunkowa.
Otóż problem z Arystotelesem jest taki, prawda, że nie dość, że powiada nam, jest jakiś metafizyczny, jak to niektórzy ujmują, prawda, jakiś bytowy fundament człowieczeństwa. Ten fundament ma walor, rzec można, metafizyczny. Ten fundament jest rozpoznawalny dla ludzkiego podmiotu poznającego, który uchwyciwszy treść tego fundamentu w postaci czterech skłonności tkwiących w obrębie formy gatunkowej, jest w stanie dodać ochronę normatywną, stwierdzić, jakie normy winny być honorowane, by te skłonności przyrodzone mogły być zrealizowane. Ten problem postawiony przez Arystotelesa zostaje podjęty przez arystotelików chrześcijańskich, w szczególności przez świętego Tomasza z Akwinu w XIII stuleciu, ale przecież mamy do czynienia z chrześcijańskim arystotelikiem, a nie z Arystotelesem oryginalnym. I natychmiast, a to ważne, żeby zrozumieć stanowisko świętego Jana Pawła II, znajdujemy następujące rozwiązanie. Po pierwsze, musimy uwzględnić rolę Boga. Bóg ma tak zwane prawo wieczne. Bóg myśli tak zwane prawo wieczne, które jest niczym więcej jak zbiorem pomysłów dotyczących poszczególnych gatunków. Innymi słowy, święty Tomasz z Akwinu poucza, że Bóg jest jedynym istniejącym bytem zrazu i Bóg jest tym, który myśli o poszczególnych gatunkach, zna formy gatunkowe. Tak? W szczególności zna formę gatunkową ludzką, tę, o której mówił Arystoteles. Następnie w akcie stwórczym Bóg wprowadza niejako te swoje pomysły, w szczególności dotyczące ludzkiego gatunku, pierwszych przedstawicieli gatunku ludzkiego i wraz z tym, w cudzysłowie, wszczepieniem cząstki prawa wiecznego w stwarzany byt, w tym przypadku w byt ludzki, mamy do czynienia z wprowadzeniem tych tak zwanych skłonności przyrodzonych. I kłopot dalszy polega na tym dla świętego Tomasza z Akwinu, że tak jak u Arystotelesa, poszczególny podmiot jest w stanie, posiłkując się wyłącznie rozumem przyrodzonym, nie wsłuchując się w treść objawionego prawa na przykład na Synaju, lecz wyłącznie posiłkując się tym swoim rozumem przyrodzonym, jest w stanie rozeznać, jak u Arystotelesa, treść tak zwanych skłonności przyrodzonych, które tkwią w jego formie gatunkowej. Problem zasadniczy między Arystotelesem i świętym Tomaszem z Akwinu polega na tym, że o ile Arystoteles nie znał prawa wiecznego i nie wikłał Boga w to, co dotyczy ustanawiania lub wprowadzania nawet formy gatunkowej w poszczególnego człowieka, o tyle u świętego Tomasza pojawia się wątek wikłający Boga jako tego, który myśli uprzednio formę gatunkową, a następnie wprowadza ją w stwarzany przez siebie byt. Ale w tym rozumowaniu świętego Tomasza, które przejmuje święty Jan Paweł II, istota zagadnienia tkwi w tym, że pewna cząstka prawa wiecznego uobecnia się wobec tego w obrębie każdego poszczególnego człowieka jako tak zwana forma gatunkowa, która do tego poszczególnego człowieka już to bezpośrednio od Boga, już to za pośrednictwem jego rodziców ma trafiać. Problem wobec tego zasadniczy tkwi w tym, że pewne treści myślane uprzednio przez Boga jako tak zwane skłonności przyrodzone występują w każdym poszczególnym ludzkim podmiocie i jako takie te treści skłonnościowe są poznawane przez poszczególny podmiot. Rzecz kapitalnej wagi polega teraz wobec tego na tym, że jeżeli poznajemy to, co jest z prawa wiecznego, to otaczając ochroną normatywną, normami tak zwanego prawa naturalnego, te treści, które są z prawa wiecznego, nie popadamy w sprzeczność pomiędzy tym, co jest niesione przez prawo wieczne i tym, co jest stwierdzane jako zestaw tak zwanych norm prawa naturalnego. Ale już w tym momencie moglibyśmy powiedzieć coś niezwykle istotnego. Inaczej niż u sofistów, u świętego Tomasza z Akwinu, idącego śladem Arystotelesa, problem nie dotyczy pewnych prawidłowości stwierdzanych z zewnątrz, stwierdzanych jako te, które występują w świecie otaczającym poszczególny podmiot. Nie dotyczy wobec tego zestawu prawidłowości, które oglądamy niejako w tak zwanym świecie dostępnym zmysłowo, jako prawidłowości dotyczące tego, co jest usytuowane w przyrodzie. Problem zasadniczy, nieco podobnie jak u stoików z kolei, polega na tym, że coś rozgrywamy wewnątrz poszczególnego podmiotu, ale nie rozpoznajemy norm tak, jak proponują nam stoicy, wspominający o logosie, który ewentualnie miałby występować w postaci normatywnej na poziomie serca każdego poszczególnego podmiotu, tylko odnosimy się poznawczo do pewnych treści, które mają charakter faktyczny.
To są te treści, które są niczym więcej jak zespołem pewnych skłonności stwierdzanych przez poszczególny podmiot. Rzecz w tym wobec tego, że stwierdzenie, jaka jest treść tych tak zwanych skłonności przyrodzonych, pozwala postąpić krok następny i ustanowić ochronę normatywną dla owych skłonności występujących w obrębie każdego poszczególnego podmiotu. Bardzo ważne wobec tego, byśmy dostrzegli, że sprawa dotyczy poznawania przez podmiot tego, co jest sprawa wiecznego w jego obrębie, jako zbiór owych tak zwanych skłonności przyrodzonych, i byśmy dostrzegli następnie w drugim kroku, że te rozpoznawane jako treści będące sprawa wiecznego myślanego przez Boga zyskują następnie za sprawą podmiotu ludzkiego, tak? Ochronę normatywną. Kluczowa sprawa wobec tego polega na tym, byśmy dostrzegli, że w każdym, niezależnie od jego ukontekstowienia kulturowego, niezależnie od jego miejsca w czasie, niezależnie od jego przynależności politycznej, narodowej lub jakiejkolwiek innej dającej się pomyśleć, tak ma występować taka sama treść tak zwanej formy gatunkowej, ma ona przynosić takie same tak zwane skłonności przyrodzone i ten sam przedmiot poznania, każdy poszczególny podmiot bez względu na ewentualne ukontekstowienie kulturowe miałby poznawać. A następnie każdy poszczególny podmiot bez względu na to, czy jest wierzący, czy wierzącym nie jest, tak, miałby ewentualnie dopasowywać tak zwane normy prawa naturalnego do treści będących w nim, a pochodzących z prawa wiecznego. Tytułem pewnego wyjaśnienia można by było już w tym momencie powiedzieć. Tutaj jest, drodzy Państwo, jeden z najważniejszych przedmiotów sporu, które toczą się dzisiaj pomiędzy katolikami i tymi, którzy nawet katolikami będąc sięgają po podejście, trudno je nazwać liberalnym, w każdym razie po takie podejście, które jest ewentualnie krytyczne względem tej propozycji niesionej przez Arystotelesa i świętego Tomasza. Mianowicie zwraca się niejednokrotnie uwagę na to, że przecież chociaż akcent położony jest na rozum przyrodzony człowieka, czyli taki, który nie odwołuje się do objawienia, to moment, który wprowadza święty Tomasz, uzupełniając Arystotelesa, staje się krytyczny. Bo przecież kluczem w tym rozumowaniu Tomasza, ale nie Arystotelesa, jest aktywność Boga, który najpierw myśli treści tak zwanych form gatunkowych, a następnie te treści form gatunkowych wprowadza w stworzenie. I wymaga następnie święty Tomasz z Akwinu, by podmiot poznający sięgał poznawczo do tego, co jest przecież od Boga. Ci, którzy są krytyczni względem takiego podejścia, zwracają uwagę nie tylko na tak zwany błąd naturalistyczny, czyli na to, że wbrew ostrzeżeniom Huma, na przykład z XVIII wieku, Jan Paweł II stoi na stanowisku, że najpierw musimy rozeznać to, co faktyczne, a następnie powinności dostosować do tego, co faktyczne. Czyli że z tak zwanego bytu wywodzimy tak zwane powinności. Ale o wiele poważniejszy i częściej podnoszony zarzut jest ten, że przecież wymaga rozwiązanie zaproponowane przez świętego Tomasza, przejęte przez świętego Jana Pawła II, uwzględnienia pozycji Boga, której to pozycji nie chcą wszyscy uwzględniać. Niektórzy stronią niejako od tej pozycji Boga i wobec tego porzucają stanowisko świętego Tomasza i świętego Jana Pawła II ze względu właśnie na to angażowanie Boga. Tak? Zatem zwracając uwagę na to, że wprawdzie stroni się od kwestii zaangażowania religijnego podmiotu poznającego treści tak zwanych skłonności przyrodzonych i otaczającego ochroną normatywną te skłonności przyrodzone, ale zwraca się uwagę na to, prawda, że wymaga zaangażowania religijnego, choćby uznania istnienia jedynego, który jest myślący i na dokładkę stwarzający. W tym projekcie, który święty Jan Paweł II wyprowadza od świętego Tomasza z Akwinu. Idąc dalej, należałoby powiedzieć w taki sposób, że u świętego Tomasza, na którym się będzie wzorował w pewnej części Jan Paweł II, mamy rzeczywiście w dalszym ciągu dwa bardzo ważne stwierdzenia. Pomijając kwestię tak zwanego prawa narodów, bardzo ważnego dla zrozumienia choćby opcji preferencyjnej na rzecz ubogich formułowanej w niektórych encyklikach przez Jana Pawła II, mamy rozwiązanie dotyczące prawa tak zwanego cywilnego, czyli jak my dzisiaj mówimy stanowionego prawa, tak, przez władze publiczne.
Rzecz w tym, że prawo cywilne nie może naruszać wymagań stwierdzanych przez rozum przyrodzony człowieka, tak zwanego prawa naturalnego, i nigdy autorom prawa cywilnego nie wolno złamać z normy, którą każdy poszczególny podmiot winien rozeznać. Bo przecież każdy poszczególny podmiot ma w sobie te tak zwane skłonności przyrodzone i otacza te skłonności przyrodzone ochroną normatywną. Zatem w związku z tym stwierdzeniem niejako pojawiają nam się dwa kapitalne rozstrzygnięcia. Pierwsze, które nakłada na każdego prawodawcę, bez względu na to, kto nim jest i w jaki sposób to ciało prawodawcze ewentualnie jest prowadzone, powinność uwzględniania rozpoznawalnych norm tak zwanego prawa naturalnego, i wiąże się to niejako z zakazem bardzo wyraźnym formułowania takich norm prawa cywilnego, które by naruszały normy prawa naturalnego, i z drugiej strony z kapitalnym rozstrzygnięciem, które katechizm Kościoła katolickiego wciąż powtarza, mianowicie, że jeżeli pewne normy ustanowione w ramach prawa cywilnego przez dowolnego prawodawcę naruszają normy prawa naturalnego, to te normy prawa cywilnego nie wiążą w sumieniu. One wprawdzie mają tak zwaną obowiązywalność tetyczną lub obowiązywalność formalną, natomiast nie wiążą one w sumieniu. Problem pierwszy wobec tego wiąże się z powinnością ciążącą na prawodawcy uwzględniania norm tak zwanego prawa naturalnego. Problem drugi wiąże się z możliwością odwołania się do norm prawa naturalnego jako tych, które nie mogą być naruszane przez prawodawcę, i wobec tego sumienie poszczególnego podmiotu nie wyraża zgody na normę, którą wypracował prawodawca ludzki, wprowadzając ją do tak zwanego prawa cywilnego. Słowem, z jednej strony jest apel, jest pewien postulat pod adresem prawodawcy, by nie ustanawiał takich norm w obrębie prawa cywilnego, które naruszałyby granice możliwe do poznania dla każdego poszczególnego podmiotu, również uczestniczącego w ciele prawodawczym, wyznaczane przez tak zwane prawo naturalne, a z drugiej strony niejako zyskujemy instancję, każdy poszczególny podmiot, pozwalającą nam ocenić, czy normy ustanawiane przez prawodawcę są, czy też nie są zgodne z prawem naturalnym. A jeśli stwierdzimy, że normy prawa cywilnego są sprzeczne z prawem naturalnym, to normy te nie obowiązują nas w sumieniu. One, choć obowiązują, powiadamy raz jeszcze, formalnie lub tetycznie, to nie obowiązują nas w sumieniu. Zasadnicza wobec tego kwestia, na którą chciałbym w tym momencie zwrócić uwagę, jest następująca. Jan Paweł II, wywiódłszy swoje stanowisko przynajmniej po części z rozwiązania świętego Tomasza z Akwinu, bardzo wyraźnie przedstawia nam kilka ważnych rozstrzygnięć. Po pierwsze, tak zwana forma czy natura gatunkowa ma istnieć w każdym z nas realnie. To nie jest to, co ewentualnie jest konstytuowane przez poszczególnych ludzi, na przykład w obrębie poszczególnych kultur, albo uniwersalnie jako coś konstruowanego przez człowieka, tylko ma istnieć realnie, a uprzednio ta forma gatunkowa ma zostać pomyślana, ma być myślana przez Boga. Ta forma gatunkowa ma być wprowadzana niejako w każdego poszczególnego człowieka, już to bezpośrednio przez Boga, już to za pośrednictwem rodziców poszczególnego podmiotu. To pierwsze rozstrzygnięcie. Rozstrzygnięcie drugie, bardzo ważne. W obrębie tej formy gatunkowej niekonstytuowanej przez człowieka, lecz myślanej uprzednio przez Boga, tak, mają występować tak zwane skłonności, dążności albo i dynamizmy przyrodzone lub naturalne, czyli charakterystyczne dla gatunku ludzkiego. I te tak zwane skłonności, bo to jest najczęściej używany termin, mają być poznawane przez poszczególny podmiot. One występują w poszczególnym podmiocie wcześniej niż poznanie ich. Wobec tego rzec można, że na tym właśnie rozstrzygnięciu drugim opierane są między innymi argumenty, które do dzisiaj wytaczane są w oparciu o świętego Tomasza przeciwko aborcji, przeciwko eutanazji itd., itd. Bo problem tkwi w tym, że w każdym poszczególnym ludzkim podbycie, bez względu na to, czy on poznał, czy nie poznał tych skłonności, występują skłonności przyrodzone, a wśród nich między innymi skłonność do zachowania indywidualnego życia. Wobec tego w każdym ludzkim bycie występuje tego rodzaju skłonność jako część jego tak zwanej formy gatunkowej, i ze względu na występowanie tej skłonności
On niejako realizuje swoje człowieczeństwo. Przez realizowanie, rzecz można, tej skłonności, on realizuje swoje człowieczeństwo, choć nie czyni tego jeszcze świadomie. Albo już nie czyni świadomie, jak w przypadku tych, którzy są otoczeni opieką paliatywną. To rozstrzygnięcie ma, powiadam raz jeszcze, kapitalny walor. To nie jest kwestia na razie, zwróćcie Państwo uwagę, występowania zakazu prawnonaturalnego co do zabijania człowieka poczętego, a nie narodzonego, albo pozbawiania życia tego, który jest otoczony opieką paliatywną. To jest bardzo ważna kwestia, rozgrywana niejako na poziomie opisu treści tak zwanej formy gatunkowej, występującej w każdym poszczególnym bycie ludzkim i formy gatunkowej, która decyduje, jak się ujmuje w tych tradycjach, do których sięgamy, o człowieczeństwie poszczególnego bytu. Tak? Trzecie bardzo ważne rozstrzygnięcie, na które zwracamy uwagę, to, że stwierdziwszy występowanie owych skłonności jako treści tak zwanej formy gatunkowej, na poziomie wyprzedzającym świadomość poszczególnego podmiotu, święty Tomasz przechodzi po stwierdzeniu tego poznania dokonywanego przez poszczególny podmiot do orzeczenia, że poszczególny podmiot ustanawia reguły postępowania, normy zakazujące lub nakazujące, które chronią treść owych skłonności przyrodzonych. I tutaj się pojawia dopiero kategoria prawa naturalnego. Prawo naturalne byłoby wobec tego stwierdzane przez rozum przyrodzony poszczególnego człowieka, który rozpoznawszy skłonności przyrodzone, otacza je tak zwaną ochroną normatywną. Tak? Czyli mielibyśmy do czynienia z rozstrzygnięciem, na mocy którego prawo naturalne jest niczym więcej jak zbiorem pewnych norm, które to normy zasadniczo, tak jak chciał Arystoteles, są stwierdzane przez ludzki rozum przyrodzony. No? Ich korespondencja ewentualnie z tak zwanym prawem wiecznym polega na tym, że normy prawa naturalnego ustanawiane przez człowieka mają chronić treści niesione przez prawo wieczne, tak? Wprowadzone niejako z prawa wiecznego w postaci tej formy gatunkowej czy natury gatunkowej obręb każdego człowieka. Już to bezpośrednio powiadam raz jeszcze przez Boga, już to przez poprzedników gatunkowych tak zwanych. Ważne jest wobec tego to, byśmy dostrzegli, prawda? Wprawdzie pochodzi od ludzkiego umysłu zestaw tych tak zwanych norm prawa naturalnego, przynajmniej gdybyśmy myśleli konsekwentnie Arystotelesem, tak? Bo pewną poprawkę do tego zaraz święty Tomasz wprowadzi, a Jan Paweł II ją dostrzeże. Ale rzecz w tym, że nie jest to wprowadzane, zestaw tych norm nie jest wprowadzany dowolnie. Wprowadzany jest w odniesieniu do rozpoznanych uprzednio tak zwanych skłonności przyrodzonych. I teraz gwoli pewnego przypisu, dosyć trudną treść zawierającego, należałoby powiedzieć tak. Ci, którzy właściwie od schyłku lat 80. w Polsce zastanawiają się, a to jak, o co właściwie idzie w tym sporze zasadniczym pomiędzy katolicką nauką społeczną i liberalizmem tym, który jest niezwykle popularny, bo wywodzony od Johna Locke'a i uchodzi za najważniejsze stanowisko w obrębie współczesnej refleksji o tak zwanych prawach człowieka. Gdzie jest tutaj problem zasadniczy pomiędzy tymi dwoma stanowiskami? Otóż ci, którzy próbują niejako dociec, gdzie jest zasadniczy problem, stwierdzają, Jan Paweł II, odwołując się do świętego Tomasza z Akwinu, zwykł mówić, że prawo naturalne to zbiór norm dopasowanych do skłonności przyrodzonych, do formy gatunkowej. Tej, która jest, rzec można, od Boga. Tak? A Locke zwykł mówić, że tak zwana jedna, jedyna norma prawa natury nie jest ustanawiana przez ludzki umysł, tylko jest rozpoznawana przez ludzki umysł jako chroniąca tak zwane uprawnienia przyrodzone. Tak? Trzy lub cztery stwierdzane przez Locke'a tak zwane uprawnienia przyrodzone, które mają należeć do każdego poszczególnego człowieka. Zatem to przesunięcie nie tyle dotyczy wielości norm prawa naturalnego u świętego Tomasza z Akwinu na przykład i jedyności normy prawa natury stwierdzanej przez Locke'a, ale dotyczy tego, do czego te normy się odnoszą, normy lub norma się odnoszą. Czy odnoszą się do tak zwanych skłonności przyrodzonych, niejako animujących człowieka na poziomie wyprzedzającym jego świadomość i chronią niejako te skłonności przyrodzone, owe normy stwierdzane przez ludzki umysł zdaniem świętego Tomasza, czy też odnoszą się do tak zwanych uprawnień przyrodzonych, tak? W obrębie których to uprawnień przyrodzonych każda poszczególna jednostka ma postępować dowolnie. W tym miejscu właśnie, wychodząc z tego przepisu, moglibyśmy powiedzieć, bo jest to stwierdzenie już uzasadnione,
możemy odnaleźć to kapitalne stwierdzenie pojawiające się w Veritatis Splendor w 52 fragmencie, w którym Jan Paweł II mówi nam tak. O prawach człowieka swą refleksję winieneś łączyć z namysłem dotyczącym przykazań prawa naturalnego. Przykazań wiążących każdego, zawsze i w każdej okoliczności. Zakazujących określonego działania semper et pro semper, bez wyjątku. Wyboru takiego postępowania w żadnym przypadku nie da się pogodzić z dobrocią woli osoby działającej, z jej powołaniem do życia z Bogiem i do komunii z bliźnim, jeżeli ten wybór będzie niejako przełamywał zakaz obowiązujący semper et pro semper. Problem wobec tego polega na tym, stawiany przez Jana Pawła II, że istnieją pewne zakazy, te, które wiążą się z ochroną skłonności przyrodzonych. Jeżeli wobec tego skłonność przyrodzona do życia indywidualnego ma występować w obrębie każdego ludzkiego bytu wobec tego, to norma prawa naturalnego zakazuje uśmiercania tego bytu, który ma skłonność przyrodzoną do życia indywidualnego. Wobec tego w żadnych okolicznościach, można byłoby powiedzieć, tego rodzaju zakazu zniweczenia owej skłonności do życia indywidualnego nie podobna przełamywać. Da? To niezwykle mocne stwierdzenie, do którego zresztą ci, którzy odwołują się do zagadnień związanych z prawem naturalnym w tradycji katolickiej, sięgają stale. Otóż jeszcze jeden moment, na który powinniśmy w tym katalogu podsumowującym pierwszą część wystąpienia zwrócić uwagę, wiąże się z relacją pomiędzy prawem naturalnym, powiadamy raz jeszcze, stwierdzanym przez umysł każdego poszczególnego podmiotu, o ile rozpoznającego treść owej formy gatunkowej, i tak zwanym prawem cywilnym, czyli raz jeszcze tym, co my nazywamy dzisiaj tak zwanym prawem stanowionym przez dowolny organ prawodawczy i nie tylko organ prawodawczy. Problem polega bowiem na tym, że apeluje się w tym ujęciu prezentowanym, a bliskim Janowi Pawłowi II, do każdego organu prawodawczego lub dokładnie mówiąc do każdego uczestnika organu prawodawczego lub jeszcze dokładniej mówiąc do każdego, który konstytuuje ten organ prawodawczy, na przykład uczestniczy w akcie elekcyjnym, wybiera przedstawicieli swoich do organu prawodawczego, by dostrzegali te obowiązujące semper et pro semper, obowiązujące w każdym przypadku ograniczenia niesione przez zakaz prawa naturalnego, nie narzucony przez Boga, tylko rozpoznany przez rozum przyrodzony każdego człowieka lub taki, który powinien zostać rozpoznany i uwzględniony przez rozum przyrodzony każdego człowieka. Bo to jest zasadnicza kwestia dla zrozumienia, dlaczego ten apel formułowany jest do wszystkich ewentualnych wyborców i do wszystkich uczestników ciała prawodawczego przez tych, którzy są zwolennikami koncepcji prawa naturalnego w takim kształcie, jak ją przedstawiamy tutaj. Bo zasadnicza kwestia, prawda, polega na tym, raz jeszcze, że jeżeli będzie prawodawca działał z naruszeniem tych norm prawa naturalnego rozpoznawanych przez jego rozum przyrodzony, wówczas będzie działał w sposób nieracjonalny. Tak? I ten moment racjonalności ewentualnie treści ustanawianych przez prawodawcę wydobywany jest wciąż przez tę tradycję, do której odwołuje się święty Jan Paweł II. Odwoływał się święty Jan Paweł II. Owszem, Benedykt XVI, jego następca, będzie wciąż mówił o tym, że zapominamy o racjonalności prawodawstwa, tak? Że niejako porzucony został ten wątek, który jest bliski nie tylko Janowi Pawłowi II, ale i świętemu Tomaszowi, a wreszcie także Arystotelesowi, który kładzie akcent na racjonalność. Racjonalność, czyli niejako niesprzeczność norm ustanawianych z pewnym porządkiem stwierdzanym przez rozum przyrodzony człowieka. No? W tym kontekście zauważmy jednakowoż, że to stwierdzanie przez rozum przyrodzony człowieka norm wiąże się z jego aktywnością, tego rozumu przyrodzonego, pojedynczego, prawodawczą. Bo to on dopasowuje, rzecz można, normy do uprzednio rozpoznanego zestawu tak zwanych skłonności przyrodzonych. Drodzy Państwo, ale problem polega dalej na tym, wychodząc już niejako z tych uogólnień, problem polega dalej na tym, że w tak zwanej tradycji liberalnej, jak zwróciłem uwagę odwołując się do Locke'a, mamy rzeczywiście taką osobliwą relację pomiędzy tak zwanymi uprawnieniami przyrodzonymi i tak zwanym prawem natury.
U Locke'a rzeczywiście jest takie rozwiązanie, że tak zwane uprawnienia przyrodzone przysługują poszczególnemu podmiotowi, który następnie rozpoznaje treść normy prawa natury i czyni tę normę prawa natury przez siebie rozpoznaną gwarancją nienaruszalności uprzednio występujących przy nim posiadanych przez niego tak zwanych uprawnień przyrodzonych. To jest schemat, rzec można, który przecież bardzo często znajdujemy dzisiaj, gdy dyskutujemy o prawach człowieka, które są wcześniejsze niż tak zwany ład normatywny, zarówno ewentualnie moralny, bo to pozwala ustanawiać tak zwaną hierarchię wartości poszczególnemu podmiotowi, jak i gdy idzie o relacje pomiędzy poszczególnym podmiotem i normami prawnymi. Tak? Problem zasadniczy wobec tego polega na tym, by dostrzec, że w tym schemacie proponowanym przez tradycję liberalną mamy uprawnienia przyrodzone, tak zwane, jako wcześniejsze od ładu normatywnego, jako wcześniejsze nawet od tak zwanego prawa natury. Prawo natury w ujęciu liberalnym, w wersji lokańskiej, które ma być rozpoznane przez poszczególny podmiot, ma niejako pozwolić temu podmiotowi oceniać, czy ewentualne organy prawa, organy państwa będą działać poprawnie, racjonalnie właśnie, czy też nieracjonalnie. Te organy stanowiące będą formułować treść norm prawnych, które nie mogą naruszać normy prawa natury. Jeżeli okaże się, że prawodawca narusza normę prawa natury, czyli na przykład wkracza w uprawnienia przyrodzone poszczególnych podmiotów, to wówczas poszczególny podmiot, który stwierdził to, może wypowiedzieć posłuszeństwo tym organom władzy publicznej. To kapitalny problem, bo on analogicznie jest rozgrywany jak w tym projekcie, który przez nas jest omawiany. Ale rzecz dotyczy zasadniczego przesunięcia. W ujęciu liberalnym najpierw mamy uprawnienia, następnie mamy tak zwane prawo natury, które uprawnienia te chroni, a wreszcie pojawia się, mówmy językiem świętego Tomasza, tak zwane prawo cywilne, które nie może naruszać wymagań tak zwanego prawa natury, chroniącego uprawnienia przyrodzone. Ten język uprawnień przyrodzonych nie jest obcy również tradycji, do której się odwołuje Jan Paweł II, który znakomicie rozumie, że mówi się w tradycji liberalnej o tak zwanych uprawnieniach przyrodzonych, ale mówi się też w tradycji sięgającej świętego Tomasza z Akwiną o uprawnieniach przyrodzonych. Znakomicie rozumie, że mówi się o prawie natury jako tym, które ewentualnie mają chronić uprawnienia przyrodzone, ale w tradycji liberalnej. A przecież w tradycji zakorzenionej świętym Tomaszem z Akwiny mówi się nieco inaczej. Mówi się o tym, że uprawnienia przyrodzone to są takie możliwości, które realizowane przez poszczególny podmiot nie przełamują granic tak zwanego prawa naturalnego. Czyli wydaje się, że to jest semantyczna wyłącznie zmiana, ale to jest zmiana niesłychanie istotna, tak, którą stwierdza Jan Paweł II, niejako konfrontując się z pewnym projektem liberalnym. Dla Jana Pawła II, sięgającego w tym również zakresie do świętego Tomasza z Akwinu, uprawnienie przyrodzone możemy stwierdzić po uprzednim dopasowaniu norm chroniących skłonności przyrodzone. I możemy dodać, że uprawnione w sposób przyrodzony jest każde działanie wykonywane przez podmiot, o ile ono jest niesprzeczne, o ile ono realizuje tak zwane skłonności przyrodzone. No, siłą rzeczy przy tej konstrukcji uprawnienie przyrodzone nie może naruszać, rzec można, tak, wymagań, ograniczeń tak zwanego prawa naturalnego. Prawda? Istota bowiem tej konstrukcji polega na tym, że uprawnione jest takie i tylko takie zachowanie, które nie przeczy, lecz wręcz realizuje tak zwane skłonności przyrodzone. Uprawnione jest tylko takie zachowanie, które nie przełamuje granic tak zwanego prawa naturalnego. Ale zauważmy, że uprawnienie przyrodzone pojawia się w trzeciej kolejności, po rozważeniu treści tak zwanych skłonności przyrodzonych i po ustaleniu przez podmiot zespołu tak zwanych norm prawa naturalnego. Bo niejako z tego, co mieści się w obrębie tak zwanego prawa naturalnego, jest w stanie wywieść podmiot te swoje uprawnienia przyrodzone. Prawda? Na pewno nie są one pierwsze wobec owych norm prawa naturalnego stwierdzanych przez poszczególny podmiot. Tutaj właśnie, w tym miejscu pojawia się bardzo ważne napięcie pomiędzy tym, w jaki sposób pojmować prawa człowieka należy, a w jaki sposób tych praw człowieka pojmować nie należy.
Bo jeżeli idziemy tropem zaproponowanym przez tradycję liberalną, no to widzimy, że kłopot polega na tym, iż z danym poszczególnym podmiotem, który wolny jest od jakiejkolwiek formy gatunkowej, tak, nie ma już żadnych skłonności przyrodzonych, wiąże się koncept tak zwanych uprawnień przyrodzonych. Z abstrakcyjną, wolną od tych skłonności przyrodzonych jednostką wiąże się zestaw tak zwanych uprawnień przyrodzonych, które tej jednostce miałyby przysługiwać. I następnie wywodzi się ewentualnie ograniczenia dla swobody korzystania z tych tak zwanych uprawnień przyrodzonych bezpośrednio z umysłu ludzkiego, wkładając Boga w ustanowienie formy, bo tej już nie ma, i nie opierając, rzecz można, tych norm na tym, co jest wspólne poszczególnym jednostkom, lecz chroniąc przy użyciu normy prawa natury tego, co jest indywidualne, co jest charakterystyczne dla tej oto jednostki, być może konfrontujące się z innymi jednostkami. Tutaj nie ma już miejsca, rzecz można, prawda, na żadne, w cudzysłowie, ograniczenia moralne, które przewiduje Jan Paweł II, gdy idzie o sposób korzystania z tego, co dzisiaj nazywamy prawami człowieka. I na to winniśmy zwrócić uwagę, bo tutaj jest pewien bardzo ważny, newralgiczny wręcz punkt w tym sporze, który przy okazji tego wystąpienia chciałem Państwu przedstawić. Zasadnicza kwestia wobec tego, na którą należałoby jeszcze uzupełnić ten wywód, wiąże się z następującym stwierdzeniem, które powinniśmy zapamiętać w związku z wywodem dotyczącym przede wszystkim stanowiska Jana Pawła II. Powiada on nam Veritatis Splendor w encyklice z 1993 roku, niestety nieznanej Polakom, mimo że wielokroć mówi się o tym, że Polacy są współcześni z pokoleń Jana Pawła II. Powiada się w encyklice Veritatis Splendor sprzed 20 kilku lat. Prawo naturalne nie jest niczym innym jak światłem rozumu wlanym nam przez Boga. Dzięki niemu wiemy, co należy czynić, a czego unikać. To światło, czyli to prawo, Bóg podarował nam w akcie stworzenia. Słuszna autonomia rozumu praktycznego oznacza, że człowiek posiada w samym sobie własne prawo otrzymane od Stwórcy. Niemniej autonomia rozumu nie może oznaczać tworzenia przez sam rozum wartości i norm moralnych. Gdyby ta autonomia prowadziła do negacji uczestnictwa rozumu praktycznego w mądrości Stwórcy i boskiego prawodawcy, albo gdyby miała wskazywać na wolność tworzenia norm moralnych, zależnie jedynie od okoliczności historycznych lub od potrzeb ludzkich społeczeństw i kultur, to taka rzekoma autonomia sprzeciwiałaby się prawdzie o człowieku, której naucza Kościół. To słowa niesłychanie mocne, kładące akcent, zwróćmy uwagę, na to, czego dotknęliśmy. Jan Paweł II zdaje sobie sprawę z tego, że ludzki podmiot ewentualnie tworzyć ma tak zwane normy moralne, ale one nie są tworzone w abstrakcji albo w zależności od okoliczności, kultur lub momentu historycznego, albo i potrzeb społecznych. One są tworzone przez ludzki podmiot, tak, który rozpoznaje uprzednio treści wprowadzane przez Boga za pośrednictwem skłonności przyrodzonych, tak, a następnie niejako te treści są rozpoznawane i dopasowywane są do nich normy o walorze moralnym, zdaniem zwolenników tej tradycji, którą tutaj przedstawiamy. Słowem, autonomia, którą dysponuje ludzki podmiot, nie polega na dowolnym ustanawianiu norm. Polega natomiast na rozpoznawaniu lub nawet ustanawianiu i rozpoznawaniu norm, które są dopasowane, rzecz można, do tych treści, które wprowadził Bóg do każdego ludzkiego podmiotu, już to bezpośrednio, już to za pośrednictwem poprzedników gatunkowych. Dopowiedzmy wobec tego, że rzecz, która bardzo często, teza, która bardzo często jest wypowiadana, że Jan Paweł II jest papieżem praw człowieka, winna być za każdym razem, jak się wydaje, oglądana w związku z jego refleksją, niezwykle trudną refleksją o prawie naturalnym. Bo prawo naturalne jest zestawem norm, które wprawdzie pochodząc od człowieka, korespondują z tymi treściami, które zostały wprowadzone uprzednio w człowieka przez Boga. Zatem niepodobna wyrzekać niejako jednym tchem tylko tego, prawda, że Jan Paweł II jest papieżem praw człowieka. Trzeba za każdym razem, jak się wydaje, uwzględniać te ewentualne konteksty, które są niesione przez refleksję o prawie naturalnym dla już to pojmowania praw człowieka, już to korzystania z nich. Dziękuję bardzo.